Cześć, witam Was bardzo serdecznie i ciepło. Witam Was dzisiaj z tematyką wielkanocną. Kartki na Wielkanoc, bardzo szybkie. Pokazuję je też na ostatnią chwilę, ale zaraz je pakuję, wysyłam i mają szansę dotrzeć na miejsce na święta. A jak się tak zdarzy, nie dotrą, to myślę, jak dotrą po, to też liczy się pamięć i ciepłe myśli i życzenia, które są tu zapisane. Że tutaj jest taki rzut oka na te wszystkie moje prace i już Wam opowiem o nich szczegółowo. Kartki te robiłam w takich dwóch grupach. Pierwsza partia to jest takie, powiedzmy, bardziej dopracowane, chociaż wszystkie te kartki są szybkie. Zużywałam resztki, skrawki, zużywałam materiały, które miałam z różnych prób. Na przykład jak folder sobie testowałam, naklejki, które moja córka dostała. I co? No i to są takie kartki, powiedziałabym, do zrobienia z dzieckiem. Także w tym roku stawiam na takie kartki, proste, szybkie i które mogę zrobić z moją córką. Częściowo robiłam je z nią, ale częściowo kończyłam sama, bo jest jeszcze może za mała, żebyśmy je zrobiły w całości. I teraz tak. Karteczki proste. Tutaj nawet wymiary są przedziwne, ponieważ zużywałam resztki, które miałam. Pokażę Wam papier. Bo papier jest jeden bloczek, który chyba będę miała, nie wiem, na dożywotnio. Jeżeli będę w takiej tempie produkować. To jest taki papier z Empiku chyba. 42 kartki. Kiedyś był w promocji. Creative Spring. No i śliczne wzory, pastelowe kolory. Nie wiem, co to za firma. A importer Empik. No i tyle. Dobra. I kartki nie mają bazy takiej jednolitej, tylko robiłam wszystko na bazie z tego papieru. Tutaj jeszcze oklejałam w tych karteczkach, ale widzicie, wszystkie są zrobione w tym oparciu o ten sam schemat, czyli jest baza z papieru kraftowego, potem jest jakaś kolejna warstwa. Tutaj jest taki skrapek, właściwie no skrapek wyrwany, kawałek papieru. Kiedyś testowałam folder do embossingu Sizzixa i ja sobie poodrywałam te kawałki i one mi tu służą jako baza do podbicia tutaj tych naklejek kolorowych, no bo tło jest bardzo wzorzyste, więc one by się tutaj gubiły, a tak to nie widać. Tutaj mam jeszcze takie złote chlapania. W kolejnej partii już nie miałam czasu chlapać, więc kolejne są w ogóle takie gładziutkie, proste, naprawdę najprostsze na świecie, jakie mogą być. Tu jeszcze mam radełkiem przeszyte, o, w tej partii. No dobra, ale to nie ma tu wiele co się rozwodzić nad tymi kartkami. Tutaj sobie wykończyłam koronką, czy dziurkaczem brzegowym w kształcie koronki. I tą karteczkę można sobie postawić z takim zamysłem. Zrobiona. Stoi. To tu się tylko wywraca. Mam już życzenia. Wykorzystałam też tekturkę. Kwiatek, są chlapania i trochę pastelami. Pastelami. Tło zrobione. Taka karteczka. Wymiary są przedziwne. To jest nawet mniej niż 10 na 10. Widzicie, tu nawet nie ma bazy. Jest jedna karta, czy jest baza, tylko nie ma tej warstwy drugiej. Od razu naklejony skrapek, napis wiosna. Też zużywam napisy, które miałam z chyba piątku 13. Tak mi się wydaje. Naklejeczka konewki. Tutaj mamy w ogóle taki kształt, słuchajcie, bo taki mi został pasek papieru. A zajączki w różach, naklejki. Myśmy z Witką naklejały. Napis Alleluja. Słuchajcie, proste, naprawdę to wymyślałam, jak mogę wykorzystać naklejki ponaklejane w różny sposób. Powiedziałam, takie dziecięce kartki. Rodzinne spotkanie, są już wypisane te kartki. Zajączek, tutaj chlapania. Tak, niektóre są jeszcze chlapane właśnie. Wesołego Alleluja. I to jest taka pierwsza partia. Potem się okazało, że tych kartek mi brakuje. Znaczy wiedziałam, że będzie brakowało. Więc wczoraj w nocy robiłam pozostałe i mamy tutaj
już bez chlapań, tylko jest przycięty papier. Nawet nie miałam czasu radełkować, ponieważ no każdy słuchajcie, zabieg radełkowania czy przyklejania tutaj bazy, co zazwyczaj robię, bo to mi ładnie usztywnia mi to tył. Nie lubię, jak są nierówno usztywnione, ale już nie miałam czasu. Stoi kartka, stoi. No ale powiedzmy tył jest bardziej giętki. Już bez radełkowania, bez chlapań, tylko wytargany papier, przyklejone naklejki dostała moja córka od babci. Bardzo dziękujemy babci Halince za dostawę naklejek. I mamy taką karteczkę. Także ja Was zachęcam do zabawy z dziećmi, chociaż jest to no, wymagające, nie zawsze ta kompozycja będzie taka, jak chcemy, no ale kartki wielkanocne kojarzą mi się właśnie z czymś wesołym, takim pstrokatym nawet, nieuporządkowanym, nie takim no takim chyba łaganiarskim, kolorowym. O, tu są jajeczka. Też miałam jeszcze takie tekturki małe jajeczek. O, to jest, te są w takim samym deseniu. No, te jajeczka są te same. Tutaj mamy znowu naklejeczki, dwa jajka, tu jakiś spód z marchewek. Oczywiście trochę się puszczy, jak lubię, kwiatuszek. Tutaj mamy brokatowego zajączka, także to już się dzieje na tej kartce. Baza pstrokata. Tutaj sobie podbiłam tym skrawkiem z folderu do embossingu. Ale jest jeszcze brokatowy zając. Zabrakło mi już napisów, a moja drukarka no po prostu nie działa tak, jak ma działać, więc nie miałam czasu drukować, bo to jest naprawdę dużo zachodów w chwili obecnej u mnie. Więc tylko ile napisów miałam, to wykorzystałam. Witaj wiosno. Tu jest taki zajączek. Naprawdę, już na płasko nawet przyklejone ten spód. Słuchajcie, już nie podnosiłam tu, próbowałam jeszcze podnieść ręcznie, ale szybko i rachu ciachu i poszło. I mamy takie karteczki. No i wszystkie, także zrobiłam tych kartek sporo. Zachęcam Was, nawet jak nie zdążycie wysłać, no to może jak pójdziecie gdzieś do rodziny, w odwiedziny, do znajomych, zanieść taką karteczkę razem z kawałkiem ciasta. No to też myślę sobie miły gest i miła pamiątka. No i tyle. Dajcie znać, jak Wam się podobają takie kartki. Ja to mówię w stylu dziecięcym, na szybko. One są różne od tych ślicznych, przepięknych, ale dzisiaj w tym roku takie są i no, mnie się podobają, bo są kolorowe. Jestem w klimacie teraz dziecięcym. I to, jak widać, o, to w moich pracach się tutaj odzwierciedla cała banda kartek, jakby powiedziała Witka. Pozdrawiam Was ciepło. Dziękuję za uwagę. No i życzę Wam spokojnych, przyjemnych świąt. Odpocznijcie, jeśli możecie. Ładujcie energię ze słoneczka. Pozdrawiam ciepło. Pa, pa.